Hej, witajcie, z tej strony Shinji, witam was na kolejnym odcinku z cyklu Podpierdalamy Serikowi terminy, bo go nie ma. Czy jakoś tak to szło? No chyba tak szło, prawda? A mi... Jeżeli kolega się nie czuje na tyle, żeby streamować, to... Absolutnie nie widzę powodu, żeby ja miał tego nie robić. Znaczy, widzę jeden powód, dla którego nie będę mógł grać w grę, ale o tym się nie mówi. Oddawać mi konsolę! Zapomniałem na śmierć, że nie mam podpiętego kontrolera. Od razu powinno być lepiej. O Boże, przypomniało mi się, że czasy tutaj były absolutnie okropne do wyrobienia. Najgorzej. Czy ja mam jeszcze jakieś niezaczęte challenge w ogóle? Sporo ich mam niezaczętych. Powiem więcej, części nawet nie mam odblokowanych jeszcze. Cześć, Pasku. O, to będzie zbawne. A, wydaje mi się, że polecę sobie najpierw ten... Teriyaki, witam. A, że polecę sobie najpierw te, których w ogóle nigdy nie próbowałem. A potem zobaczymy, co z tego wyjdzie, chociaż z drugiej strony, jak patrzę na to, ile one trwają, to... Albo dzisiejszy stream będzie długi, albo nie zrobimy jakoś ich specjalnie dużo. Jedno z dwojga. Zobaczymy. Czuję się oszkany. Czuję się oskamowany. A dobra, przynajmniej wiem, że mogę na ten dolny spać. A? Najgorsze jest to, że wiem, że powinienem się pewnie zapoznać jakoś lepiej z tym, jak to dokładnie idzie. Zamiast testować od razu, ale... Dobra, daj mi to. Nie mamy czasu na używanie się z tym, będę speedrunował. Mam wrażenie, że moja normalna metoda byłaby szybsza przez to, że nie ma tego nieszczęsnego... Aż nie, slowdown też wpływa na timer chyba. Chyba! Mam taką nadzieję. Przysięgam, tego mnie memuje czasem. Tego mnie memuje dużo bardziej niż myślałem, że mnie memuje. Cześć, Sylwia. Dzisiejszy syn jest taki bardzo luźny, nie spinam się raczej ani nic takiego, też... taki... Jeżeli ktoś chce o czymś pogadać, to też jestem otwarty na to. Dobra, spróbujemy może. To się nie uda raczej. Chciałbym, żeby się udało, ale... Nie, tak będzie... Kurwa, chciałem powiedzieć, że tak będzie szybciej, ale... Tak zdecydowanie będzie szybciej. Memuje mnie Fair Defenser. To brzmi jak typowa gra od... Idea Factory, łamane... Czemu znowu to zrobiłem? Łamane na Compile Heart. Głowa mnie boli. Znam uczuć, nie wykluczam, że coś z pogodą związane. Sam też miałem wcześniej dzisiaj problemy. Trochę im przeszło, ale tak jak powiedziałem, trochę. Nie mam slajda, spokojnie, to nie tego. Nie szalejmy aż tak. Pamiętajcie, złota zasada, jeżeli są jakieś problemy, to zawsze można je czuć na pogodę. Nie... Bomby, Jezu. Pogoda zawsze jest wszystkiemu winna. O mój święty Boże. Chcę chociaż jakiś rozsądny czas. Nie mówię, że od razu chcę to dojść na złoto, bo wiem doskonale, że na złoto tego nie zrobię. Na pewno już nie robiąc czegoś takiego. To było interesujące. O mój Boże. Na drabinę pewnie skoczę. Na szczęście do portalu by to wystarczyło. Dobra, ich będę zdecydowanie gliczował poza ekran. To jest szybsza metoda. Nie na sobie mówić, że jest inaczej. Co do tego Fire Defensora, to pamiętam, że w Neptunii swego czasu bardzo dużo miałem rzecz na zasadzie, że coś jest cyferkowo wręcz niewykonalne. A biorąc pod uwagę, że to gra tego samego studia, to...
Nie zdziwiłbym się, gdyby miał to też rację bytu w tych w defenserach. Tak. Pięknie mi to wyszło. To mnie zrzuci. To by mnie zrzuciło. Raczej. Czy mi chapeki w ogóle przychodzą? Chyba tak, co? Nie. Ale tu za to mamy lasery. Jestem przyzwyczajony, że robię je od tej. Od drugiej strony i dlatego jak widziałem, że ludzie to robią tak, żeby było szybciej, to zdałem sobie sprawę. Tak, jest szybciej, ale jednocześnie nie jestem tego kompletnie przyzwyczajony. Bo ja zawsze robiłem tak, że w prawo schodziłem, zamiast w lewo. Niby mała rzecz do optymalizacji, ale normalnie się na nie uwagi nie zwraca. Dobra. A propos optymalizacji prosto z wyścigu. Oho. A. Lubię takie krótkie sekwencje, na których nawet ciężko sobie zejść krzywdę jakoś. Metal, 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 metal. To było szybkie? Oby chuje. Cześć, Sweseni. Coś oficjalnego. Mega Man Legacy Collection ma wbudowany tak zwany challenge. I tam w zależności od tego, jaki czas się wyrobi, to otrzymuje się różnego rodzaju medale. Na Steamie jest trochę achievementów za wbijanie poszczególnych tych poszczególnych medali. W sensie, że zdobądź ileś tam złotych, ileś tam srebrnych i tak dalej i ten. Jako, że czasami jestem trochę łasą kurwą na achievementy, to trochę mnie kolci. A cześć Sebastianie. Na niego był Elekman. 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 Okej, okay. Chyba nawet nie obrywałem. Play się wyjebałem w kolce. To było niebezpieczne. Zostawcie mnie, przydałaby mi się jakaś apteczka. Bo powoli mi się hapeki kończą. Nawet bym się nie dziwił, gdyby wspomniana apteczka spadła prosto w kolce. O mój Boże. O mój Boże! Tyle czas mam dawać. Dobra. Ten segment jestem w stanie bez Jetta przejść raczej. Gdyby to był dog botowy, to bym się dużo bardziej martwił. Karma. Karma. Dosłownie karma. Przynajmniej odnowiłem sobie hopeki. Taki był mój zamiar przez ten cały czas. Jezus, ten slowdown mnie tak boli. Dobra. Też nie idzie. Nie idą mi te skoki z tych platform. O, może odpalisz Jetta, tak jak powinno się przejść ten segment? Nie. Chcę sobie udowodnić, że nie jest ze mną aż tak źle. Aż na pewno nie w Mega Manie trzecim. W dowolnym innym Mega Manie mógłbym na to przystać, ale nie w trójce. I chyba gra mnie zaraz za to mocno pokara. Już mam prawo jazdy. Mam prawo jazdy dość długo. Może niekoniecznie na raz Jetta kategorii J, ale... Wow! Coś jest ze mną bardzo mocno i tak. I to tak bardzo delikatnie powiedziane. To nie jest tak, że to jest jakieś... trudne nawet. Mam wrażenie, że za dużo ostatnio grałem w jakieś gry zręcznościowe, które nie są platformówkami i przez to platformowy skill mi kompletnie odszedł. Ulala. Ile ja mam żyć właściwie? Wystarczająco niby. 2 FPS-y! Nie, nie odpalę Rush Jetta. Choćbym miał tutaj siedzieć przez najbliższą godzinę, nie odpalę Rush Jetta. Powiedziałem coś? To jest... Bomben.
Hello? Nigdy nie pamiętam, że to nie jest przypadkiem tak, że on dużo więcej dostaje od tarczy. Genesa mając slowdowny na PC. Z tego co pamiętam, to jest opcja, którą da się wyłączyć, aczkolwiek chyba niekoniecznie w challenge'ach. Zgadujesz dlatego, że challenge są na czas? Wyzwania jako wiem. Tak, jak najbardziej, cześć Wiki. Na razie robię te, których jeszcze nie robiłem, bo trochę ich jednak się jeszcze ostało. Myślałem, że mam dużo więcej zrobionych i że będę musiał zabrać za ten, za po prostu robienie tych, które mam na przykład na brąz czy coś na wyższe oceny. Ale jak zobaczyłem, że dużo mi jeszcze zostało do przerobienia, to uznałem, że dobrze będzie się odgrzać najwyraźniej. Jezu, przecież ja umrę, jak tutaj wskoczę i go nie przeskoczę. O mój Boże! Jak to dobrze, że stwierdziłem, że będzie rozgrzewka potrzebna. Jeszcze brakuje tylko przyjęcia gamerskiej pozy. Z kompletnym pochyleniem się. Dłuższego przytrzymywania przycisków tylko po to, żeby dalej skakać. Obracania się całym ciałem, żeby lepiej skręcać. To już byłoby po prostu idealne. Dobra, tutaj magnet poprzedni Jessima odpalił. I mean, mam wrażenie, że ostatnio to mi się taką tradycję już trochę staje, że jeżeli Sevik z jakiegoś powodu nie może streamować, to ja odpalam swojego. Cześć Samurai. Alek. Po prostu dbam o naszych widzów, że nawet jeżeli nie ma kontentu Sevikowego, to żeby coś było. 100% prawdy, wprawdzie. Dobra, Leaf Shield. Leaf Shield? Ok, challenge completed. Ciekawe jaki jest ten... Jaki jest czas na... Złoto. Biorąc pod uwagę, że straciłem jakieś... Nie, czekaj. Hold up. Naprawdę takie czasy? A, okej. Okay. Właśnie coś mi tu nie pasowało. Że jakieś takie dziwnie wysokie te czasy. A tak patrzę, że to jakieś 2500. Bo kojarzyłem, że straciłem jakieś 1,5 minuty, czy te 2 minuty na głupich śmierciach. I dlatego coś mi mocno nie pasowało. Ale już widzę. Tiny to be 645. No to ze złotem mógłby być problem. Skoro straciłem tak plus minus 1,5 minuty, 2 minuty, to może jakbym nic nie spartolił. Lećmy dalej. Faraomen osobością był... Flash Stopper. Czy tam Bright Stopper, jak zwał, tak zwał. Nawet nie jestem pewien, że to jest najszybsza opcja TBH. Pewnie nie jest. Przez to jak działa ta broń. Ale jednocześnie nie jestem przekonany, czy jestem w stanie to rozsądnie szybciej zrobić. Dobra. Anyway. Co dalej? Drillman osobowością był dach. Kurwa, dive. Jaki dust, holy fuck. W sumie rompa to jest taki trochę... O mój Boże. Jestem memowany. No i w rompie też mają więzień, nie? Jezu! Czemu mam wrażenie, że tego typu challenge akurat w tym Mega Manie mogą się spadać do tego, czy akurat RNG mnie kocha, czy nie? Dobra, a propos AI manipulacji. Na nim się jakoś specyficznie to robiło. I nigdy nie pamiętam dokładnie, jakie były jego threshold HP-ków. Jezu, próbuję slajdować, kiedy wciskałem w kółko, pomocy.
za dużo ostatnio gram Bloodborne'a, pomocy. I teraz mi się jebią kontrolki. Tak, powiedziałem, że gram Bloodborne'a. Tego samego, którego absolutnie nienawidzę, o co chodzi. Najgorsze jest to, że z tego co Nisalik mówi, to jestem w miarę niedaleko tego, żeby go skończyć. Jeszcze jakieś dwie czy trzy lokacje. Dobra. Fajnie się gdzieś szybko wyjebać, mam wrażenie. I Ringman może być dobrym bossem do tego. Zdaję sobie sprawę, że wyjebka raczej nie da mi złota, ale jednocześnie nie czułem się na siłach, żeby resztę dokończyć na takich apekach. Jezu. Ciekawe, jak dużą część czasu twórcy przewidzieli na to, że ten. Że będą te durne ładowania. Ach. Biorąc pod uwagę, że akurat Mega Man 4 jest pod tym względem absolutnie katastrofalny. Skull Barrier. Nie można marnować amunicji, tyle pamiętam. Jest rzecz trudniejsza od Bloodborne. Jest? Tak się da? Znaczy to nie jest trudne per se. To po prostu twórcy uznaje, że nie jest to godne ich uwagi, no. Znaczy, podejrzewam, że to może nie tyle jest łatwiejsze, co bezpieczniejsze. Tak bym to ujął. Aha. A propos RNG w boss fightach? Ja pierdolę, ile on satakie. Ja miałem jakąś 1/4 HP. Nie myślałem, że aż tyle mi zada. Pa, 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 pa. Miałem się któregoś razu, że jakby komuś puścić utwór z walki z bossem i wrzucić tam dźwięk ładowania paska HP, to pewnie by mi uwierzył, że to jest część właściwego utworu. Challenge completed, nie zgadnę, 4 minuty będzie na srebro. O, złoto, holy fuck. Dwa razy się wyjebałem i złoto? Kwestionuję. Czy contact damage... Znaczy bił, ale nie spodziewałem się, że aż tak dużo, tak powiem. To jest ta różnica, że jedną rzeczą jest, że kiedy coś bije dużo, a drugą rzeczą jest, kiedy coś bije zaskakująco dużo, że tak to ujmę. Bo zazwyczaj jest tak, że nie wiem, dostajemy z 3-4 piksele od jakiejś tam broni, 5-6 od kontaktu, tak? Więc tutaj jak dostałem praktycznie przynajmniej 7, nie wiem czy nie 8, to było jednak takie zaskoczenie. Myślałem, że jeszcze jestem na tym etapie, gdzie mogę raz oberwać. A Jezu. Aha, to jest ten bardzo niefajny fragment. Przynajmniej można w miarę łatwo baitować. Przynajmniej niektóre z nich. Okej. Okej. Rozumiem. Już nigdy więcej nic nie mówię. A to akurat było całkiem udane. Ola, a żeby nie trafił. Kiska podłoga najgorzej. Dobra. Ja robię teraz Mega Man 4, więc nie spodziewać się żadnej innej gry. Przestań się zastanawiam, czy nie odpaliłem przypadkiem tego Mega Man 1-4. O Boże. Tutaj się udupiłem. Po udupianie się. Autoscroller w wyzwaniach na czas to bardzo ciekawy pomysł, nie powiem. Okropne slowdowny to też bardzo ciekawy pomysł, nie powiem. Czy mi się wydaje w ogóle, czy slowdown jest zależny od tego, czy ładuje buster, czy nie? Bo jeżeli tak, to jest mi bardzo przykro.
biorąc pod uwagę, że jednak dobrze jest cały czas ładować armatkę w czwórce. What? Jezu, myślałem, że ja w to wejdę. O, Faraomen. To co, jeszcze raz! To samo co ostatnio. Bright. Tak, wejdę. Nie lubię go zatrzymywać w powietrzu, bo wtedy muszę skakać. Czasami wolę po prostu tak wytajmować Blastopera, żeby mu smaszować przycisk, a tak to jest skakane. Aha, a propos. Cofnę się, żeby bezpieczniej było. Miało być bezpieczniej. Ten dźwięk jeszcze tak się ładnie zsynchronizował. O mój Boże. To się prosiło o za... Wow. Brać taki lepszy flash. Zależy. Flash jest o tyle wygodniejszy w użyciu, że pozwala po prostu go używać i nie maszować. Wiem, że niektórzy nie przypadają za maszowaniem przycisków, ale tutaj jednak wciąż jesteśmy zmuszeni do tego, żeby maszować atak. On się schowa. S, 2. Chyba na 3 to było. Chyba to był akurat idealny atak. S, 2, 3. Jep, na 3. S, 2, 3. Mój ukochany LNG bot. O, jest! Powinien go strzelić po prostu. Jezu. Jestem niemalże przekonany, że część timerów może się w takich sytuacjach rozbijać kompletnie o rzeczy typu LNG na bossach. Bo nie oszukujmy się, to czy akurat boss twierdzi, że możesz go atakować, czy nie, może stanowić znaczącą różnicę. A to będzie wolny segment z mojej strony. Na pewno da się go robić szybciej, już na pewno da się go robić szybciej, wykorzystując jakieś jety, nie jety. I nie dziwię się, jeżeli to jest do sensownego złota wymagane. Au. Teoretycznie można o każdym bossie powiedzieć, że jest LNG, bo używa swoich ataków w losowej kolejności, tak? Więc to nie jest tak, że jakiś konkretny boss jest LNG. Jest w miarę mało bossów w Mega Manach, którzy mają jakiś kompletny, całkowity schemat, według którego walczą. Zazwyczaj to jednak jest tak, że mają jakąś tam dawkę LNG. A, Boże. Halo? Kontroler? Kontroler mi się chyba odłączył na chwilę. Ja ją marzę przez to. Byłbym słony. Byłbym bardzo słony. A może? Nie. A szkoda. Zwłaszcza, że bossik chyba zaraz będzie to. Yep. Dustman. Jak dobrze pójdzie, to nie umrę. Jak źle pójdzie, to się wyjebie jak pojebany. Zobaczmy. Yep. Oj. Oj. Oj! Nie! Nie, 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 nie. Okej. Okay. Przyjemy. Wiecie co? I tak bym się wyjebał. Także taktyczna wypierdolka zawsze w cenie. God damn it! Hello? A co my tu dalej mamy? Farao. Mega Man 4 to magiczna gra, w której wszystko jest dość wytrzymałe, ale jednocześnie jeżeli używa się Charge Bustera, to wszystko jest w miarę mało wytrzymałe. Stracę sobie to HP, żeby speedrunować. O Boże.
Tu na pewno Jet wchodzi. Challenge completed, nice. Podejrzewam, że szóstka będzie na złoto. 5-3, o mój święty Boże! To nie jest czas, którego się spodziewałem. Znaczy sobie nie ukrywam, że nie robiłem tego optymalnie, ale wciąż. Zdziwko lekkie jest. Dobra, Mega Man 1-4 mashup, to będzie zabawne. Zwłaszcza, że skaczałem między grami, które mają i które nie mają w slajda. Dust. Dust, dust. A co po RNG? Czy bossowie z Mega Mana 4 to najbardziej RNG... RNG-ogenni przeciwnicy? Toady wrócił. A propos, próbowałem slajdować. To mało. Najbardziej przeoceniany utwór świata. Zabrakło mi słowa na overrated, nie wiem czemu. Przeceniany. Czy jest jakieś fajne słowo na overrated? Po polsku. Przeceniane. Właśnie to jest to, co powiedziałem, i coś, co mi jednocześnie nie do końca pasuje. A, slajd. Bo to trójka. Przereklamowany. Trochę, ale nie do końca. A już sobie wydaje mi się, że przereklamowany może być. O tak, ile wilk jumpów jesteś w stanie zrobić, mój drogi kolego? Bo ewidentnie zero. Chciałem powiedzieć, że się wyrobiłem, ale ewidentnie się nie wyrobiłem. God damn it. Holy fuck! Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tyle razy się wyjebałem na segmencie u Quickmana. I tak wiem, że powiedziałem to, wypierdalałem się dwa razy, ale... To jest dla mnie po prostu jeden z tych segmentów, gdzie jak umieram, to czuję się źle ze sobą. Właśnie te lasery to jest 0 RNG. To jest największy problem w tym wszystkim. A to jest kurwysyństwo ze strony twórców tego challenge'a. Bo gracz, robiąc coś na szybkość, raczej by chciał jak najszybciej biec w prawo. Bez kodów glitchów, takich rzeczy. Przykro mi, że przechodzisz w ten sposób Mega Mana 1. Wchodzenie Mega Man 1 bez pozlicza. Najgorzej. Zresztą ogólnie przechodzenie Mega Man 1. Dobra. Czy ty ona nie chciała? Nie. Nie tak dobrze, jakbym chciał, przynajmniej. Wiecie co? Jestem leniwą kurwą. Wiedziałem, że to mnie trafi, ale resztę już powinienem być w stanie przelecieć. Ale ćwiczę dwójkę. No to... Jestem w stanie uszanować. I powiedzieć, że nie torturujesz się aż tak bardzo. To już wcześniej miała... I kurwa... Stało mi się to, co często mi się działo na Marianie 2. Że robiłem coś, co wyglądało trochę jak wall jump. Kompletnie nie chcąc tego robić. Mam déjà vu. Był tutaj niedawno. Ej, słuchajcie, włączyłbym sobie jakąś muzykę z Mubota, tylko jest jeden drobny problem. Ostatnio jak włączyłem Mubota, to Twitch się obraził, że wrzucam copyrightowaną muzykę i wyłączył mi udostępnianie filmów, znaczy wodów. Nie, no podejrzewam, że jeżeli już to dosłownie bym ten
wrzucił jakoś swoją playlistę rzeczy, które mamy na dysku. A i żeby nie było, absolutnie nie dziwię się, że Twitch zrobił to, co zrobił, bo jednak do streamów powinno się używać muzyki, do której ma się jakieś tam prawa. Więc no... Wrzucanie tego typu rzeczy jest, powiedzmy, na własną odpowiedzialność. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że o, przecież to jest publicznie dostępne na YouTube. Na YouTubie często są rzeczy, które nie są tam zgodnie z prawem, że się tak delikatnie wyrażę. Halt. Powinien zdążyć. No na pewno nie tak. Holy fuck. Najgorsze jest to, że muszę się wtedy tak naprawdę cofać w ten sposób, albo chyba szybko dwa razy start. Aż co, tej drugiej opcji nie jestem pewien. Czy ja zrobię to w ogóle bez wyjebki, bo póki co nie wygląda. Wracaj tu. Umrę od Metalmana i będzie mi bardzo przykro. Wait for it. O, nie da się umrzeć od Metalmana. Okej, nie da się umrzeć od Metalmana. Znaczy, generalnie Legacy Collection ma dwa tryby. Jeden to... Nie ten przycisk. Au. Jeden to taki Legacy procesor, a drugi to zoptymalizowany procesor. Przy czym na... challenge'ach, z tego co się orientuję, domyślnie jest... domyślnie jest dostępny tylko i wyłącznie ten niezoptymalizowany, żeby każdy miał takie same czasy. Srebro i... O, złoto. Holy fuck. To nie powinno być złoto. To zdecydowanie powinno być złoto. Na Twitchu YouTube jest coś takiego, że skoro nagrywasz u nich, to wody streamy są też ich własnością. Powiem szczerze, nie wiem. Aż tak głęboko się w to nie zagłębiałem. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś coś robi, powiedzmy dla kogoś, albo korzystając z platformy czyjejś, że tak to ujmę, to zrzeka się praw autorskich, ale nie. Powiem szczerze, nie wiem, jak to na Twitchu wygląda. Wiem, że przy wszelkiego rodzaju w jakichś biurach tłumaczeniowych jest to norma, bym powiedział. Nie pamiętam, co było osobowością Wily Maszyn. Dust Crusher w pierwszej formie? O nie. Nope. Ring? Yep, ring. Jeszcze ten wspaniały odgłos, holy fuck! Ten odgłos istnieje tylko po to, żeby mnie wkurwać. Jezu. Dobrze pamiętam, że tego się tak używało, ale... Właśnie, trzeba tego porządnie używać. Dobra, czyli jeszcze raz. Wiem już, że używam w pierwszej formie Ring Boomeranga. A w drugiej formie Deal Bombę, która się detonuje. Więc jeszcze raz, let's fucking go. Ach, uszy mi wysiądą zaraz, pomocy. Właśnie Deal Bombę trzeba detonować odpowiednio wcześniej. To jest cały mek z używaniem ich tutaj. Może nie aż tak wcześnie. Chyba jeszcze jedna. Powinno być ok, jeżeli normalny czas to 3.15. Yep. Ciekawe jaki jest rekord. Oho, chyba za szybko się nie doczłapie. Znaczy nie zdziwię się, jeżeli na samym takim samiuteńkim początku będą ludzie, którzy niekoniecznie legitnie osiągają swoje czasy.
Generalnie, jeżeli zobaczę od pewnego momentu, że jest jakiś bardzo mocny rozjazd, typu, że nie, ludzie mają tam po 35 sekund, tak? A pierwsze wyniki będą miały 20, to nie uwierzę w te 20-sekundowe. Ja nie mam kolekcji, ale czy to w czymkolwiek przeszkadza? 34, 33, 32. No, jak już mówiłem, te pierwsze wyniki absolutnie w nie uwierzę. Nawet ten 20-sekundowy jest już dla mnie taki średni. Wiecie co? Tak, ciekawości. Fajne jest też, można save zerknąć, jak ktoś to robi. Aha. Mógłbym się, że pobrałem innego replaya. To był ten replay podobno. A zobaczmy ten, pośmiejmy się. Sekundowy podobno miał być. No coś nie pykło, tak wam powiem. Ajajaj, coś nie pykło chyba, wiecie? Dlatego nie do końca wierzę w timery i... Fajne jest to, że można zerknąć w replay, żeby zobaczyć, kto rzeczywiście osiągnął jakiś czas, czy... tylko bardzo legitnie to zrobił. A nie ukrywam, są gry, w których absolutnie nie wahałbym się przed użyciem jakichś cheat engine'ów, żeby wbić sobie coś, ale niekoniecznie takie, które mają leaderboardsy. No i tak się zastanawiałem, czy któryś z tych czasów to nie będzie coś, po którym używanie tego wyroni Toadmana. O, życie. Aman. Byłem o jedno życie od Clowna, tak to przypomina ostatniego Mega Mana 5. Bo jeżeli dobrze pamiętam, był ten bardzo dziwny, śmieszny bug, że jeżeli się użyło tego Rain Flasha, to można było zabić Whale'ego. Like, literalnie tak. I cześć, Pierko. Savik dzisiaj niekoniecznie na stoju zdrowiu, jak zwał, tak zwał. Więc dzielnie go zastępuję. A że, jak wszyscy wiem, mam dosłownie jedną, jedyną grę, którą mogę odpalić tak na szybko. To jest sobie Mega Man. A mi czasem się tak na tym łapie, że nawet jeżeli chciałbym coś tak odpalić na szybki streama, to będzie to zazwyczaj właśnie Mega Man, bo większość innych rzeczy, które mam, nie nadaje się po prostu na jakiś... Kurwa mać, myślałem, że to już ostatni. Nie nadaje się po prostu na jakieś takie krótsze streamy. Wiecie co, jak to praktycznie początek. Czuję się to bardzo oszkany. Pokémony są dobre. Właśnie nie na takiego pojedynczego streama jak dla mnie, ale dla mnie Pokémon to jednak cała taka seria, jeżeli już. Jeżeli miałbym robić i przez to właśnie nie chciałbym takiego, o, zrobić sobie jednego streama z Pokémonów. A te streamy takie jak dzisiaj są nieregularne przez to, że no... robię je praktycznie wtedy, kiedy Civica nie ma albo jak coś mi odbije. Dobra, może tym razem się nie wywala jak imbecyl na tym, co? To byłoby całkiem rozsądne. Zastanawiam się, czy dałoby się tej na tym na... super arrowku przelecieć, ale chyba nie chcę tego sprawdzać. Ten segment jest strasznie irytujący, pod tym względem, że jak kryształy się zatrzymają, to strach jest przeskakiwać trochę, żeby nagle nie wyskoczyły. Bo taki absolutnie najbezpieczniejszy moment to jest wtedy, kiedy poprzedni akurat zleciał. A potem mogło się pojawić dosłownie kiedykolwiek. Mi się, że w nie podoba.
Nie wiem, przez to, że kiedyś się w to bawiłem, to etap Gravity Mana będzie mi się kojarzył tylko i wyłącznie z przechodzeniem go na... na macie odsypani. Z niczym innym. Literki na szczęście nie są mi potrzebne, jak robię challenge. Jakby były, to pewnie bym się tutaj wyjebał. Bardzo intensywnie. Apteczka, nice, przyda się, biorąc pod uwagę, że miksy są raczej dłuższe niż krótsze. Mam wrażenie, że przyciski na D-padzie mi się trochę wyżywają, nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że bardzo dużo eggam to w Tekkenie na przykład na tych, na kierunkowych, na krzyżaku w sensie. Au. Challenge completed 2.50? Czy on nie był jakiś długi? Time? Ha? O... Come on. Come on! Nawet nie wiecie, jak to kolci, żeby jeszcze raz odpalić. Znaczy co? Do it! Może tym razem się nie wyjebie na którymś z tych etapów, które miał ten spadek na początku. Ale to cały HP w takim tempie. Okej, okay, gra się najwyraźniej mnie słucha i daje mi apteczki. Tak swoją drogą, śmieszki śmieszkami, ale tak wspominałem o tym, że grałem wcześniej w Bloodborne'a. I ta gra jest dla mnie tak frustrująca, z tego samego powodu co Mega Man 9. Jest dużo miejsc, w których nie czuję, że mogłem coś zrobić, żeby zapobiec temu, że umarłem. Tylko, że... Po prostu... Okej, za drugim razem będę wiedział, ale za pierwszym... Nie ma szans. Obywałem od tego, ej. Dobre RNG, holy fuck. To wygląda jak dużo lepsze niż ostatnio. Teraz jeszcze tylko nigdzie po drodze się nie wie. Byłem pewien, że wskoczę w te kolce, jak to powiedziałem. Au! Myślałem, że zdążę. I tak nie miałem HP! Kopią. Wiedziałem, Jezu! Tym razem oczywiście nie mogło mi wyjść. Goddammit. Czemu ostatni razem mi to wyszło, a teraz nie chciało? Dobra, zrobiłem to bezpiecznie. Nie wyrobię się. Nie ma chuja, że on się wyrobił. Chociaż może. Speedrun? Absolutny stan speedruna? Nope. God damn it. Jeżeli to jest 2.45, to wychodzę z życia.
Czy ja ten nie wiem ustawienie standardów chyba, tak? Doskonale, to jest to, co chciałem usłyszeć. Muszę kiedyś poogarniać wszystkie sceny, które mam. I teraz tutaj nie będę miał dobrego RNG, jestem nie aże pewien. O my Boże. No, dawaj, dawaj. Okej, nie było aż tak źle. To najmniej interesujące. Zastanawiam się, kto stworzył ten ulte. Musiałbyś wygooglować, co robił sam tak do Spider-Mana. Okej, mental zdecydowany. Mogę udawać, że żyję. Kurwa, no pół sekundy, come on! Hold up. Zdałem sobie właśnie sprawę, że mogę ustawić prędkość procesora. I ona... nie wpływa na czasy? Aż zobaczę, czekajcie. Podjadę do góry. Bo to pewnie z tych starszych Mega Manach będzie dużo bardziej widoczne. Nie, on nie wpływa. To może tu, bo będzie lepsze nawet. Nie, czemu wydawało mi się, że tego się nie da ustawić? Oh well. It's turbo time. No a co mi i tanki? To nie jest tak, że będę potrzebował i tanku, prawda? No. Przysięgam, czasami w tego typu etapach mam ochotę po prostu dawać się tutaj i trafiać. Żeby nie ryzykować z kocami. Zawsze chodzi mi w takich sytuacjach konkretnie o wodne etapy, zauważyłem. O żadne inne. O cholera. Okej, ten skok da się zrobić. Nigdy nie pamiętam, czy ten skok się da zrobić, czy nie. Tego skoku się może nie dać zrobić? Nie, da się zrobić. Chciałem tę apteczkę dla świętego spokoju. Wątpię, żeby ona jakoś na specjalnie dużo wpłynęła. Zauważyłem po sobie, że mając do wyboru pierwsze motywy z zamków i drugie motywy z zamków, to zawsze... O mój Boże, byłem pewien, że się wala. To faktycznie zawsze wybiorę drugie motywy z zamków, albo motywy z drugich zamków, zależnie od gry. Nie jestem w stanie chyba podać przykładu, gdzie wolałbym pierwszy motyw zamku od drugiego.
może w dwójce, mimo wszystko lubię Wily 1 z dwójki, ale jest przereklamowany prawie jak Final 7. To szóstka też jest przereklamowana, o, macie rację. Mega Man 7. Nie, Final 7, Final Fantasy 7. Chyba, że ten, chyba, że mówisz o ten, o utworze. To powiem szczerze, siódemkę grałem na tyle mało, że jednocześnie nie pamiętam prawie w ogóle motywów, które tam są. Jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, to utwór, który najbardziej kojarzę z siódemki, to ten, który był w Ghosts'n Goblins. FF13, FF7. Tego nie powiem, bo nie grałem w tą. W 13. Big Pets. Mam flashbacki. Czy on ma jakąś słabość? Oj. Ulala. Wiecie co, to jest do restartu. Jestem pewien, że on ma jakąś słabość. To jeżeli jego słabość jest Grossmana. To nie wygląda jak jego słabość. Jest fajny z tego słabością. Póki co to widzę jedną zasadniczą słabość i jest to mój skill. Yep, tak myślałem. Ja tu będę ją niż to tobie. Anyway, widzę metodę, ale to, że ósemka jest lepsza od siódemki, to jest bardzo hot take. Bardzo. I podejrzewam, że jest bardzo rzadką opinią przy okazji. 20. I swear. Gra mi pokaże, że to jest. Okej. Okay. Przez tyle byś się bałem, że pokaże mi, że timer to jest 20 sekund. Co do siódemki, może najwyższy czas przejść na Steamie. Robiłem siódemkę na Steamach. I co teraz? Jego słabości były ten. Były Yamato Spiry bodaj. To weźmij mi kurwa traf. Mój ulubiony typ przeciwnika. Którego trudnością nie jest to, że jego ataki są trudne, tylko to, że jego hitbox jest wielkości 2 pikseli na krzyż. Pokonałem go w niej 30 sekund, come on. Okej, okay, to i tak jest złoto. Dragon Quest FF. Tutaj podejrzewam, że znajdziesz równie dużo osób w jedną i drugą stronę. Zwłaszcza, że ostatnio już praktycznie przecież nie wychodzą prawdziwe Final Fantasy. Final Fantasy skończyły się na 10, a potem to już tylko jakieś pseudo-action RPG. Mam nadzieję, że sarkazm w moim głosie jest wystarczająco mocno wyczuwalny. Oj, będzie nadużywany klatek nieśmiertelności. Oj, tak, tak. Octopath. I mean, Octopath dla mnie jest bardzo dobrą grą dla tych, którzy chcą zaspokoić swoją żądzę czudowych RPGów. I tego się będę raczej trzymał. Mi na pewno dużo bardziej podpadł niż Bravely, aczkolwiek też absolutnie jestem w stanie zrozumieć ludzi narzekających na fabułę w Octopathie. I że jest... nie jest to jednak to samo, co takie typowe Final Fantasy. Głównie przez to, jak jest skonsumowana drużyna. Jest to dużo mniej oparta
na drużynie gra niż wiele innych. O tak powiem. Nie powiem, że nie jest oparte na ten. Na postaciach, bo to byłoby spore nadużycie, zwłaszcza w wypadku Octopatha 2, który postacie ma świetne. Ale jednak to nie jest to samo, tak? Że się tak wyrażę. I dowody. Mam na to dowody. Ja bym chciał zagrać Finala 16, ale jednocześnie nie chcę wydawać 2,5 tysiąca tylko po to, żeby mu zagrać Finala 16. Tak samo jak nie chcę wydawać 350 zł tylko po to, żeby zagrać się w DLC z Yuffie do 7. Tak mnie denerwuje to, że nie można kupić samego Intergrade'a. Nie rozumiem czemu. Wow. Ojebałem się. Nie, co? Czemu wymyślili, że nie mogę już kupić samego Intergrade'a? Czemu zrobię znowu to samo? Tylko, jeżeli już chcesz, to musisz dokupić całą podstawkę, którą już masz kupioną. Tak, hejcę, bo mam ten. Mam kupionego Finala 7 remake'a na tym. Na PS4. To było bardzo niemądre z mojej strony. Wykonałem skoki, się cofnąłem. Dobra, Ciopunkman. A papa. Nie mieliśmy jeszcze bossa żadnego, a to chyba Mega Mix jest. Ten szczur. Ten cholerny szczur. O mój Boże. To się prosi. Tak się czuje grając w Bloodborne'a. Dokładnie tak się czuje grając w Bloodborne'a. Był taki moment, że po prostu mówiłem ludziom o Bloodborne'ie coś na zasadzie: narzekacie, że nie macie Bloodborne'a na PC, nie macie się nic, kurwa, nie tracicie. I na pewno zmieniłem zdanie, ale nie jakoś bardzo drastycznie. Wciąż jestem chyba na etapie, gdzie powiem, że wolę grać w Dark Souls 2 niż Bloodborne'a. Przyzwyczajnie chciałem pożyczyć. Ale czy chociaż srebr zostałem za ten run, bo póki co się nie zapowiada. Ulala. Zastanawiałem się, czy mi da spokój, czy nie. Ja to przeżyję. Nie. Tak. Mało. Okej, ten segment jest do przejścia na zerowych HP, więc mogę sobie pozwolić. Najwyżej wywalę się przy innej okazji. Up. Rezydentny śpioszek. Za szybko? Nie. Damy radę. Nice. Wezmę się w walę, bo tego już nie zrobię na 2 HP raczej. I Bifor teraz w ogóle nie obrywa i kończę cały ten segment. Okej, nieważne. I ci mówiłem, że bym się nie wyrobił z apekami. Było warto. Challenge completed. Srebro chociaż? To było złoto. Chuja nie złoto, what the fuck? To nie było złoto. Ja sobie mówię, że to było złoto? What the fuck? Czasy, które taka stawia na różne medale, mam wrażenie, że czasem są kompletnie bullshitowe. Prawie się w kolce wkopałem. Prawie się w kolce wkopałem, ej.
sensie mam wrażenie, że czasem ten czas jest bardzo ciężki do wyrobienia, a czasem są takie przykłady jak ten przed chwilą, że mam wrażenie, że zrobię go nie robiąc nic. Hop, 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 hop. Więcej wodnych etapów. To nie był jeden z tych segmentów, kiedy się dużo lepiej robi po prostu tym adapterami. Zapominam, że w tej grze są adaptery. Najgorzej. Za długo nie grałem w szóstkę. Coś tam szóstka to jedna z tych części, które mam jeszcze do przejścia. Zresztą jedyna w sumie. Bo pozostałe z Legacy Collection 1 mam przejśnięte już na kolekcji. Ale nie były instakillami. W piątce chyba był jeden z takich przeciwników, który instakillował. To się tak robiło jakoś? Nie, wiecie co, to się robiło zdecydowanie tak. A teraz to się tak robiło, dobra, już pamiętam. O. Słucham! Zostałem zgliczowany przez platformę i dansuj mój, że było jakkolwiek inaczej. Ops. On se przeleci. On się spuści na mnie. Teraz ja nie mogę. Tak skoczyłem w kolce przez to, że nie mogę slajdować, jak jestem w tym. Jak jestem w Jet Adaptorze. Zapominam o tym ciągle. Nienawidzę, kiedy w challenge'ach wrzucane są sekwencje, gdzie trzymając strzałkę w prawo gracz umiera na początek. To jest tak tanie. Mechanika tych trampolin też jest trochę tania, ale cicho. Zrobię tutaj krzywdę teraz. Ja nawet nie żartuję. Krzywda będzie sobie wyrządzana. Czy wy to widzicie? Nie mogę dzisiaj ze sobą. City. Czy w Mario trampoliny były tanie? Czasami tak. Czasami zdecydowanie tak. To czasami trampoliny potrafiły w Marianie robić, jeżeli chodzi o swoje jeżeli chodzi o swoje działanie, było bardzo interesujące, że się tak delikatnie wyrażę. Wyrobiłem się. To na sobie myślę, że ta gra jest zaprogramowana wokół tego, żeby ją przechodzić na szybko. Jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie tykle tego typu.
Byłem pewien, że w kolce spadnę tym razem. Nie to raz. A oni dużo zdają, ale to ich nie szkodzi. Tutaj używałem tego jetta, tyle pamiętam. Yep, jet. Trochę dłuższą animację, nalegam. Hop. Au. Jest to nie, że powiem, że tutaj bardzo łatwo jest zaliczyć pokoju, wydżetować się po prostu w kolce. Ach, apeków mi trochę brakuje. Na szczęście nie aż do tego stopnia. Taga mnie memuje pomocy. Hello! Miałem 1 HP, to było zaplanowane. Dobra, tym razem będę to robił na spokojnie. Nie tak jak ostatnio. Bo ostatnio to zespeedrunowałem to aż za bardzo. I dokładnie dlatego to się źle skończyło. Gdzie ty miałeś? Ty miałeś tutaj hit... Nie, on miał tu hitbox. Mam wrażenie, że z minibossami częściej się lepiej walczy spamując niż chatshotami. Dobra. Najgorsze jest to, że wcale bym się nie dziwił, gdyby część z tych etapów była zrobiona tak, że można iść do sekretnej ścieżki i ona będzie, dajmy na to, szybsza bądź się wolniejsza. O mój Boże. To był jeden z tych wspaniałych. Jezu! Zostaw mnie! No! Come on! Come on, game! Poczułem się oskamowany i oserowany. Bo jak tylko wskoczyłem tam odrobinę wyżej, o mój Boże, to ten wiatak zaczął mnie przyciągać i dlatego wpadłem w kolce. Dlatego narzekam na bycie skanowanym. Dajcie mi tu skoczyć! Jezu! To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Powinien zgarnąć tarczeczkę, ale cicho. Czy możesz? Dziękuję. Tutaj w kolce wpadłem, ale cicho. Tak, bo jak to jest tylko prawie, to nie będę narzekał. Patrz, tak robiło. Już wszystko pamiętam. Au. Tak. Nice. Pewnie piątka będzie na złoto, co? Nie. To było złoto. Będę kwestionował. Te czasy są strasznie dziwne. Dobra. Słabości w piątce. Nie pamiętam słabości w piątce. Holy fuck. Czy to dlatego, że praktycznie nigdy nie przechodzę tej słabościami? Nah. O mój Boże. O mój Boże. Najgorszy typ broni. Najgorszy typ broni. Taki, którego nie można użyć przez 15 sekund po wytrzeniu, bo źle użyłem. Tutaj był... Gro...
teraz gry. Ulala, ja umrę. Okej, rozumiem. Zacznę unikać ataków. To jest najlepsze, co mogę zrobić chyba, żeby sobie dopomóc. Bo nie wiem, przysięgam, jest we mnie jakaś taka część, która jak tylko zaczyna używać słabości, to przestaje unikać ataków. I zawsze to sobie wypominam. Po prostu gdzieś tam w głowie się odpala jakiś taki przełącznik, że dobra, zadajesz mu więcej niż on tobie, więc możesz wyłączyć jakiegokolwiek skilla. Co nie zawsze działa tak, jak byśmy chcieli. Dobra, kolego. Nie ten, nie ta broń. Łatwo? Dzięki Bogu za takie rzeczy jak Gravity Hold. O, tak! Bo z drugą najlepszą osobowością w tej grze. Daj mi go. I swear to God. Przestałem myślałem, że zacięcie za HP, by the way. Jego słabością był... Targasz. Bardzo niewygodna broń do używania swoją drogą. Chociażby dlatego. Nie ironicznie zastanawiam się czasem, czy nie lepiej zwalczyć się po prostu Busterem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę siłę Bastera w tej grze. Jeszcze jakbym trafiał, to już w ogóle byłbym bardzo szczęśliwy. Jakby nie obrywał, jak imbecyl. No, come on. Come on! Nie mogę. Guys. 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 Pomocy. Tutaj nawet nie mam zamiaru dotykać się słabości. Przysięgam, nie istnieje boss z gorszą słabością niż Chargeman. No i tak Tomek Padowusman. To było za bliskie trochę. Hit. Kto mi jeszcze został Stone Man? Na palmy. I Stone Man jeszcze? Yep, Stone Man. Na szczęście Stone Mana z jego bronią się dużo szybciej bije niż bez niej. O ile się umie je używać. Co jak widać nie jest mi dane. O mój Boże. Nie mogę. Jeżeli złoto będzie za 4 minuty, to będę bardzo słony. Zastanawiam się w ogóle, czy mogę tego użyć w stając w powietrzu. 3,50. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Na pewno nie w ten sposób, no.
Ulala. Ulala. Ach, uniknąłem ataku przy okazji. Wszystko wykalkulowane. Gry do atak. Gravity Hold. A nawet nie zdążył spaść. Bardzo ładnie. Tutaj mam nadzieję, że się nie wyjebie. Jak ostatni imbecil. Psychic. Hello. 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 Kurde! Kto teraz jest bossem? Gravity. Powinienem być w stanie go zrobić. Bez obywania. Zwłaszcza jeżeli się skupię na unikaniu. Nie rozmawiamy o tym. To jedyne, co mam do powiedzenia. Nie skupiłem się na unikaniu, to dlatego. Gdzie ty jesteś? Nie lubię strasznie używania barier tego typu na bossów, głównie dlatego, że... O Boże. O Boże, jestem martwy raczej. Głównie dlatego, że... bardzo ciężko jest wymierzyć odległość do bossa, kiedy jest się jeszcze bezpiecznym. Niedobrze. To była bardzo ciekawa szarża, by the way. Tutaj napalm. Sięgam absolutnie największym pokażeniem, które mogłoby mnie dzisiaj spotkać, byłoby umrzeć od Stonemana. Nie, Stoneman i Toadman to są dwa bossowie, od których nieironicznie zapadłbym się do wstydu pod ziemię, gdybym umarł. Oj. Dobra. To nie było 3-6, prawda? Nie było 3,60, prawda? Okej, okay, to nie było 3,60, to było 3,50. Już gdzieś w głowie mi się odpalało takie... Wait a minute. Wait a minute. Piątka mega mix, czyli z bossami, no dobra. Pewnego dnia nauczę się w tych wyzwaniach używać jetów, nie jetów, żeby usprawniać sobie przechodzenie rzeczy. Ale to ewidentnie nie jest jeszcze ten dzień. No Jezu. Slajd mi szedł nie tam, gdzie chciałem. Moje ma wrażenie, że coś mi się znalazł gań powoli. O, za dużo gania w Tikena. Czy coś. Że coś mi się ten naloga impsuje, to chciałem powiedzieć. I czemu jest ten naloga, kiedy ma na myśli D-pad? Nie mam żadnego pojęcia. Z krzyżakiem, o. A co gorsza, kontroler, o którym mówię, jest w miarę nowy, więc tym bardziej nie wiem, czemu miałoby.
Bo pamiętam, że kupowałem go dlatego, że mój poprzedni DualShock zaczynał po prostu sam mi chodzić. Jak z krzyżakiem to do Malborka go wysłać. Tam w końcu siedzibę mieli. Ach. Apteczka nie też szkodzi, nawet jeżeli chwilę później tracę te HP-ki. Ja mam teraz mniej HP, więc było warto, było warto. Czemu Tomek parowóz? Come on. Tomku parowozie, czemu akurat ty? Ze wszystkich możliwych bossów. Daj tego, gdy nie ma żadnej sensownej słabości. Podkreślam sensownej, bo Power Stone to niesensowna słabość. Nawet nie wiem, czy chciałbym demonstrować, jak działa Power Stone na Charge Mana, szczerze mówiąc. O, Jezu! Czuję się jebany w dupę dzisiaj. Rany boskie. Rozumiem, że wczoraj miałem sim błogosławiony przez RNG, to dzisiaj mam sim niekoniecznie błogosławiony przez RNG, ale come on. Nie, zastanawiam się, czy da się jakoś sensownie używać w ogóle tego Power Stone'a na Touchmana. Nie wydaje mi się, ale pewnie istnieje jakiś sposób. Wiadomo, można stać przy nim, ale to wciąż nie zawsze działa i to jest najgłupsze. Cześć, serio? Nie, ta broń. Gyro? Chyba. O Jezu, jestem martwy. Albo i nie. Jeszcze. Okej, teraz jestem martwy. Nie wiedziałem, że może dawać się tej Darkmanów, szczerze mówiąc. Chyba tak, jak jesteśmy daleko od niego, to ten atak, zatrzymując czas, nie powinien stanowić problemu. I tak długo, jak o nim pamiętam. Ja mówiłem, że tak długo, jak jesteśmy daleko od niego? Czy jakoś tak? Ulala. Ewidentnie problemem jest też mój brak umiejętności, ale o tym się nie mówi na ogół. Wstyd mi za siebie w takich momentach, wiecie? Ale będę się bał czasu, gdy zobaczę na koniec tego rana, o Jezu. Ale jednocześnie mam wrażenie, że nie będzie to rank, który będę chciał powtarzać, przynajmniej dzisiaj. Spadaj, spadaj, spadaj. Spadaj. To było ryzykowne. Ten ostatni skok był zbyt ryzykowny.
Gravity. Spróbujemy. Zacznę się wyrabiać z tym Mastercrashem. Teoretycznie powinien być on szybszy. Nawet jeżeli mam mniej okazji do atakowania go. Byłem pewien, że jeszcze mnie zabije. A po zabijanie, ja zaraz będę martwy. O, apteczka. Czy jednak nie będę aż tak martwy? Będę tylko trochę martwy. Troszeczkę będę umierał w siedeczku. Dobra, tutaj z lewej strony. Nie dam się drugi raz w ciągu tego samego dnia oszukać. Chyba. Ulala. Ulala. Nie tykam się tego więcej. Wily Machine 5-8 minut? Pewnie z UFO razem. Super Arrow na pierwszą. Ulala. I bit na drugą. O tak, mój ulubiony LNG bot. No i na chwilę obecną to jest bardziej... Jestem retarded boss, a nie RNG. To nie powinno się używać Edwarda, o! Mam swoje zdanie na temat używania słów. I obawiam się, że mógłbym za nie nieironicznie połapać bana. Zresztą jak za wiele innych rzeczy. A, dwa hity. Ciekawe na ile dwuhitowanie go jest wymogiem, żeby dostać w miarę sensowny czas. Mogę też zawsze mieć zero hitowanie najwyraźniej. Okej, nie chciał go zaatakować raz jeszcze, a szkoda. Czemu bit mi zniknął w ogóle? Czemu mam mniej amunicji niż bym chciał? Wyobraźcie sobie tę walkę bez bita, holy fuck. Ja sobie na przykład nie wyobrażam. Żeby trzeba było czekać, aż on łaskawie się gdzieś pojawi. Nie mogę. Face, nie mogę. Dosłownie nie mogę. Czemu bit czasami? To jest tak głupie RNG pod tym względem. Au. Czemu slajd nie wchodzi? Czemu wszystko mi dzisiaj nie wychodzi? Dobra, ostatni super dałem. Doskonale. Myślałem, że jeszcze zdąży może. Leć do niego. Bez drugi raz nie poleci, spoko. Zrozumiałem, jego dzionka życzę. Bit, do roboty. Dobra, dwa hit. Au, obrywa niepotrzebnie. Dobra, wszedł dwuhit. Teraz dwuhit nie wejdzie. No, ale w tej chwili chyba bardziej cenię sobie bezpieczeństwo niż dwuhitowanie. Wydaje mi się, że timer na tę walkę nie powinien być jakiś katastrofalny przez to, że... Wątpię, żeby zakładali, że każdy będzie miał... Znaczy będzie używał tylko i wyłącznie bita na tę walkę, o tak powiem.
O, nie podoba mi się to, co widzę. Przynajmniej dwóch hit wszedł. Ja się mi zespełnuje nad głową. No! What? 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 Nice game. Mister Goście, witam. Mega non-binary person. Oj, tak, tak, mega day. Żyjemy w społeczeństwie i w ogóle. Mega Man 1.5 mashup. Oh my. To będzie zabawne. Właśnie miałem jedną rzecz zrobić. I zapomniałem oczywiście. Gdzie to cholerstwo jest? A to był browser source wodek. Dobra, ustawiłem alerty, bo zapomniałem tego w końcu zrobić. To nie jest slajda. Moją ulubioną rzeczą w mashupach pierwszych dwóch Mega Manów, jakimkolwiek następny, jest to, że nie wiadomo, czy w danym momencie mam slajda, czy nie. Jest to niemalże pewien, że wrzucą te cholerne platformy od Gatmana i że się na nich wypierdolę przez to, że będę trzymał strzałkę w prawo. Nie mogę się doczekać, aż to się stanie. To będzie takie typowe. Hello. Nie w tę stronę. Czemu ja domyślnie byłem w lewo ustawiony? Czas sobie poskakać, I guess. I trochę wyżej polatać. Za bardzo. Za dobrze chciałem. Nawet nie blisko. Jezu, ależ to się dużo przyjemniej gra z tym turboprocesorem włączonym. Jezu, amunicja do Jetta? Amunicja do Jetta? Halo, Jet? Jet, amunicja? Jet? Dobra, żyjemy. Szybka wyjebka bohapeki, a to jest ładny, szybki moment, żeby ją zaliczyć. Nie muszę czekać, bo wie ile. I przy okazji sam segment też jest bardzo szybciutki. Jet. Jetik. Ciekawe są ludzie, którzy robią te wszystkie wyzwania na złoto bez używania broni, jetów, etc. Tam, gdzie to możliwe oczywiście. No wiadomo, że takiego segmentu jak na przykład ten z Dog Jet, tak, Dog Jetta, Dog Needla się nie zrobi. Dobra. Zauważyłem, że mają jakąś taką wybraną pulę etapów, które się trafiają. Bo to już któryś raz, kiedy widzę to, więc spodziewam się absolutnie tych głupich platform od tego. Od Gatmana. Ależ ta walka dziwnie przebiega, kiedy nie ma slowdownu. Najgorzej! Oboje, dawno żeśmy się nie widzieli, kolego. Tak dawno żeśmy się kurwa nie widzieli. Ależ piękna amunicja. Au. A propos amunicji, Jesus Christ, to było niemądre. A coś, co nie jest bossem? Nice. Trochę na czuja to robiłem, nie będę kłamał. Bo gdyby wymagało to jeszcze jednego hita więcej, to bym umarł.
Da, nice, łatwo. O Jezu! Nie wiecie co? Pokażę wam, jak zajebistą bronią jest Power Stone. Najlepszy. Nigdy nie używałem lepszej broni. Dosłownie nigdy. Literalnie nigdy nie używałem lepszej broni. Holy fuck, nie wiem kto ją wymyślał. Przynajmniej o tyle dobrze, że jak przeciwnik jest praktycznie przy samych nas, to w miarę łatwo się tego używa. Miałem fakt, że to opóźnienie, które mamy. Przez to, jak te skały muszą krążyć po całym ekranie. I to, że Chargeman może losowo dostać nieśmiertelność akurat, bo odpali sobie szarże. Jest strasznie frustrujące. O Boże, Mega Man 1, najgorzej. Dosłownie nie ma gorszej rzeczy niż Mega Man 1. A już na pewno nie w tych challenge'ach. Chyba tędy trzeba było ich, co? Yep. Dzięki Bogu, że broń Rockmana jest taka słaba i zbalansowana. Okej, zobaczmy, czy RNG mnie tym razem pokocha. Oh boy. Au. Nie zdążyłem. To akurat była moja wina. Jak długo boss może się i starczył na pysku? Wiem, że w speedrunach na przykład Magnetmana bardzo często się wybija z jego nieśmiertelności. To dlatego, że jest za wolna. Wiecie co? To będzie szybsza metoda. I tej. Tutaj są te bombki. Au. Chyba apteczka wpadła. Czy na niego nie działał Gravity Hold? Op. Ewidentnie źle zapamiętałem, co na niego działało. W której grze wiem, że się dało takich dużych przeciwników wyrzucać się poza arenę? Nie wiem, czy nie w szóstce. Ale ewidentnie nie w tej części. O, ale to jest chyba bezpieczniejsza opcja w takim wypadku. Można speedrunować etapy, takich się nie powinno robić? Można, kto mi to broni. A, to będą segmenty z kryształami niestety, więc trochę erengogenne. Jeżeli chodzi o timingi. A propos. Zawsze się łudzę, że może zdążę. Zawsze się łudzę, że może zdążę i raczej kończę się takich tutaj. Dlatego mimo wszystko wolę poczekać. A czasami się kończę takich tutaj po prostu.
A potem trzeba czekać 50 sekund, aż zaczną spadać z powrotem. Najgorzej. Oj, raz, że będzie robione, oj, tak, tak. Absolutnie nic nie podoba, żeby tutaj się przemęczać chodząc normalnie. Prosto w portal. Czy dziewiątka była na brąz? 7,45 na srebro. Holy fuck. Nie. Kategorycznie nie. Nie dzisiaj. Nie czuję się. Dobra, czas sobie przypomnieć, co było słabością bossów. Tutaj. W... szóstce. Zawsze mi się wydawało trochę nienaturalne, że słabością tego Plantmana będzie lód. Znaczy, absolutnie rozumiem, z czego to wynika, ale jednocześnie zawsze to jest dla mnie takie trochę dziwne, że w grze, która ma ogień, słabością roślin nie jest ogień. Nie była to optymalna walka, to na pewno. Zwłaszcza... nie, mówię, szóstkę chyba najgorzej pamiętam w tej chwili, bo resztę w miarę niedawno przychodziłem. A? A Centaura był Nightman. I Centaur był jednym z tych wspaniałych bossów, którzy się czasu zatrzymują. O. Proszę, umrzej? Dziękuję. Z Centaurem jakoś zawsze mi się ciężko walczyło, tyle pamiętam. Twoją słabością był Wind. Wow, to było niebezpieczne. A to po dziwo wyszło. To mi pewnie nie wejdzie. A co wysłało się Windmana? Nie wiem, ale wezmę umrę na wszelki wypadek. Zanim zacznę myśleć. To mogło być słabo się Windmana, rzeczy, które mam... to ma Hawki? Centaur. Okej. Okay. Centaur Flash. Yep. Potwierdzam. Słuchaj, podobnie trochę jak z tym, z Jairo. Teraz jak o tym myślę. To Emat chyba były tomahawki, co? Yep. Ale jak to tak, że Japończycy przyznali, że Amerykańcy są lepsi od Japończyków? Tak się da? Tutaj... o Boże... syklu moje ulubione słabości. Nie potrafię używać barier na bossów w większości wypadków. Ale jednocześnie wiem, że to jest najszybsza metoda. A w challenge'ach jednak się czas liczy. A to teraz Buster. Kto mi jeszcze dostał? A, okej. Okay. Tutaj będzie... ogniobroń. Powiedz bezpiecznie ogniobroń, bo nie pamiętasz, który Fire był w Mega Manie 6? Czy Fireman, czy Flameman, czy... o mój Boże! Nie przyznaję się do tego.
Kiedy ja się oduczę tego absolutnie złego i niewybaczalnego nawyku? Nie no, inaczej. To jest pidanowy trochę też nawyk. Że nie unikam rzeczy. Bo po co? A nie zgadnę, 4 na złoto, to? 3,45. Średnio to wygląda. Boję się. Wiecie? To można było po prostu zrobić. Jesus Christ. Jestem... Czuję się głupio. Czuję się bardzo głupio. Okej, okay. Tutaj akurat... Znaczy zdaję sobie sprawę, że to jest na czas, więc pewnie będę robił z dwójką i w ogóle, ale ten... O Boże, spadłem. Gdyby nie było na czas, to gwarantuję wam, że bym to robił w pieszo. Dlatego nie lubię tego robić się dwójko, wiecie? Bo nie pamiętam, kiedy się jej używa. Czy ja przekonanie mówię, że to się szybciej robi po prostu... Come on, Shinji! To tutaj jeszcze raz magnet. Dołem ci spokojnie starczy. A w sumie racja. Mogę tam spaść. Nie prowadź stąd. Podałem sobie przelecieć. I am so fucking done. Totalnie, jeżeli się nic nie zmieniło, to Sevik je to podcastuje. I jeżeli nic się tego czasu nie zmieni, to ja w sobotę dalej stosuję. Mam nadzieję, że to było na tyle. Dzięki wam, że wpadliście na niezapowiedziane stream z Gniazdka. I trzymajcie po. Cześć.